Dzień dobry, z tej strony Pixel, tu jest Let's Play Ratchet & Clank Going Mobile. Więc tak, na początku moje małe przeprosiny. Przepraszam za to, że na początku, w poprzednim odcinku nie wyjaśniłem kompletnie fabuły. Tak. Jej, ale no niestety, no czasami się tak zdarza, że po prostu człowiek o czymś zapomni. Ale tak, teraz to po prostu spróbuję naprawić, więc tak. Ratchet & Clank użyli jakiegoś urządzenia, które ich przeniosło w świat elektroniczny, więc się dzieje to praktycznie w czymś, czyli w. No w. Nie wiem, jak to nazwać. W sieci, o! W sieci się to wszystko dzieje. I w poprzednim odcinku pod koniec kontaktowaliśmy się z dużym Alem, który nam pomógł i stwierdził, że musimy zebrać parę części jakiegoś ustrojstwa, by on mógł nas z powrotem zmaterializować. Oraz tak, jestem tuż praktycznie po obejrzeniu nowego Ratchet & Clanka filmu. W dniu premiery byłem, czyli 22 kwietnia, nagrywając obecnie 23. I to jest taka moja mini recenzja. Film mi się podobał, polecam. Nie grałem jeszcze w grę, a pewnie za jakieś 3-4 lata będę dopiero mógł zagrać, jak uzbieram wreszcie na PS4. Ale film mi się podobał, bardzo polecam. Nawet Maciej musiał mnie zaskoczył, nawet nieźle mu to wyszło. Quark mnie troszkę denerwował, że nie był ten z gier, czyli z czterech za jednego załogi Q i. Jak się był Quark? Chyba był. Chyba był. Nie jestem pewien. Parę jestem błędów dotyczących tego, że nagle się pojawiają z dupy bronie z innej galaktyki, z innego sklepu w tej galaktyce, w której teoretycznie nie powinno ich być, ale da się to przeżyć. Ale dobra, koniec tego pitu. Zacznijmy wreszcie granie. Battleland tutaj mam nowe, więc chodźmy tu. Dobra, muszę sobie przypomnieć, jak to się grało. Dobra, tym skaczę. Dobra, tym uderzam. A którym. Okej. Okay. Więc mniej więcej mam to opanowane. Chyba nie powinienem tutaj przyjść, co nie? Jeden zapomniałem, jaka to jest gra głośna. Ale tak, jak oczywiście w poprzednim odcinku będziecie mieli muzykę w tle włączoną, ponieważ ta gra jest strasznie cicho. Znaczy strasznie cicho, nie ma muzyki. Zacznijmy od tego. Dobra. Jestem szczerze mówiąc, tutaj mam ból dupki do tej gry, a propos tego, że praktycznie nie mamy czegoś takiego jak klatka nietykalności, tylko przeciwnicy mogą nas nawalać jak chcą. No ale przynajmniej też jej nie mają. Swoją drogą to w tej grze jest tylko jeden boss, czyli jak mogliście się domyśleć, finałowy. Przyznam, że jestem trochę zaskoczony, że nie dali więcej. Jak po raz pierwszy w to grałem, bo już myślałem, że co drugi poziom będzie boss, a tu i nie ma. Zaraz zginę. To nie będzie. Ogólnie raczej też nie ma tutaj animacji jakiejś, że jest wyczerpany czy coś w tym stylu, co jest lekko nietypowe dla tej serii, ponieważ no zawsze raczej miał jakąś taką animację, że już ledwo zipie. A tu proszę. 5 z 30. Ogólnie nikt nie mówił, żebym zbierał, tylko widziałem tam bodajże od Capybara był komentarz, żebym nie zbierał, bo po co. No i chyba to jest właśnie dobre, żeby. No. Goddammit. Dobra, przynajmniej zaliczyliśmy checkpoint. No i chyba on po prostu najlepszy przykład podał. Nie dość, że jeden to jeszcze najlepszy. Że po prostu, no, po co, jak i tak, jak ukończę tą grę, to przecież nie będę robił challenge moda. I tak, ale jak widzicie, no, bądź co bądź, w tej grze śrubek wam pod dostatkiem jest. Nie wiem, czy są tu upgrade'y, w sensie, że no, jest do 5. poziomu możliwe zupgrade'owanie broni, ale nie wiem, czy jest coś po tym, czyli że na przykład możemy kupić sobie możliwość upgrade'owania do poziomu 10 czy coś.
No, nie wiem. Jeszcze a propos filmu, to się skapłem przez ulotkę, bo miałem ulotkę z kina, po prostu tak, tak sobie wziąłem. O. I zauważyłem, że Ratchet i Clank po raz pierwszy dostali polski tytuł. Nie, nie mówię tutaj... No w sensie czterech za jednego, czy coś w tym stylu, tylko nas, tylko po prostu polski tytuł. Nie ma Ratchet and Clank, tylko Ratchet i Clank. To po prostu polskie i, a nie, że tak powiem, angielskie, czyli nie wiem jak to wyjaśnić. Jak macie siódemkę i wciśniecie shift, to coś takiego wam wyskakuje. I to jest taki skrót dla end. Taka, nie wiem, jak ktoś nie wiedział, to... Właśnie się dowiedział, jak ktoś wiedział, co fajnie. Co? Nie. Bo dzisiaj się zastanawiam, dlaczego... co po niektórzy ludzie tego nie wiedzą. Goddammit. Człowieku. Znaczy, robocie. A propos... Nie! Kurde. To... A propos Nefariusa. Bo też Nefarius dostał wiele hejtu w tym całym reboocie. I... Ale przynajmniej dobrze, bo ludzie przynajmniej nie będą hejtować tego dalej. Nie wiem, czy w grze tak jest. Nie znam w ogóle fabuły gry, czy ona jest jakoś... Choć trochę podobna do tej z filmu. Ale ja już to mówiłem na Facebooku. Ja nie chcę poznać fabuły przez Let's Play. Ja chcę sobie to sam zobaczyć. Dobra, znaleźliśmy pierwszą część tego urządzenia, które nam kazał zebrać. Big Al, a nie Big Al. Boże, to trochę brzmi jak ten. Jakiś Pokémon, Big Al. Ale tak, teraz się dowiadujemy, że urządzenie zostało podzielone na 6 kawałków. I przez co musimy zebrać się wszystkie 6. Receive item 2 and unlock to level 8. Nice. Dopiszemy sobie grę. Czyli rozumiem, że co, że tutaj jest pierwszy kawałek? Że nagle mamy... Tak, to jest w ogóle... Ten z tyłu... Zapamiętajcie, to tutaj statua. Zapamiętajcie ten... Nie wiem jak to nazwać, po pierwsze. Bo to jest, jeżeli pamiętacie z Secret Agent Clank, z ostatniej castingi z Ratchet & Clank'a trójki, to jest właśnie on. No w sumie jesteśmy w Witkomigu z Secret Agent Clank, więc to się dałoby się domyśleć. Odkryłem kiedyś jakiś sposób, żeby po ścianach, tak wiecie, nieskończenie wchodzić, tylko... No tak jakby już tego sposobu było, nie pamiętam. Lel. Życie. Dobra, smy. No nie! Aha, ja to mogę tak sobie. Okej. Czy ja będę tutaj... Ja szukam cały czas śrubki, którą mogę wcisnąć, ponieważ zaskakuje mnie tamta... Oła. Ta śrubka, co ją widzieliśmy. I tak się zastanawiam, jak otworzyć do niej przejście. Tak wiem, że miałem nie zbierać, ale... No co, no i... To jest taki... Nie wiem jak to nazwać. Syndrom zbieracza. O, nazwę to syndromem zbieracza. Chociaż zbieracz mi się kojarzy tylko z jednym, to... Nazwę to syndromem zbieracza.
nigdzie, tu nie ma to, żadnego przełącznika, więc nie wiem, może to było po prostu wcześniej. Swoją drogą chciałbym jeszcze jakiś taki, wiecie, bonusowy odcinek, znaczy nie bonusowy odcinek, tylko raz wpaść sobie do Battle Areny, po prostu wam pokazać na jakiej to... na jakiej to zasadzie działa. Żebyście mieli, no, pojęcie, no, o tym, bo bądź co będzie we wszystkich graczy takich, poza jedynką, bo bądź co będzie tam nie było tego, pokazałem tą Battle Arenę, więc tradycja aż wymaga, żebym pokazał również wersję w Going Mobile. A różni się ona bądź co bądź od tej, że tak to ujmę, zwykłej. Nie, myślałem, że to będzie ten przycisk. Swoją drogą muszę zobaczyć, czy jest jakiś speedrun, bo speedrun do tej gry to, jakbym się mógł domyśleć, to po prostu przejście tej gry i zebranie 30 śrubek. I różnica jest taka, że albo na challenge modzie, albo od początku gry. Tak kompletnie 0%. Bo w sumie to nie jestem pewien, nigdy się nie interesowałem, jeżeli chodzi o speedrunowanie tej gry. Chociaż no, parę trików już sobie odkryłem, które by mogłyby mi pomóc w takowym speedrunie. Nie wiem, jakby to... nie wiem, czy to by jakoś miało sens, czy nie. Ale no, parę trików odkryłem. No to MC Gaffi. No. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, jak to się nazywa. Więc MC Gaffi. No. Item pierwszy, czyli... no poszedłem troszeczkę źle, a pomyślałem sobie, że no przecież tu nie będzie pierwsza część. Jestem. Gdzie teraz? Może tu. A co? Kurde. Ace. Ace Ventura. Psi detektyw. Psi detektyw. Była jakaś przygodówka z Ace'em Venturą. Nawet kiedyś sobie w nią pograłem, ale... nie wiem, jakaś taka trochę specyficzna jest. Jak na moje. Nie wiem, może ja po prostu jestem jakiś dziwny. To jest chyba najbardziej prawdopodobne. Ale no, bądź co bądź film mi się podobał bardzo. Właściwie to wszystkie jego części. Bo ich też troszkę było chyba trzy. To chyba była trylogia czy coś w tym stylu, nie wiem. Nie pamiętam. Ja już dawno nie oglądałem serialu. To był nawet jakiś serial animowany. Nie wiem, ale no. Takie poboczne tematy zawsze są dobre, bo przynajmniej nie trzymamy się jednego. I nie ma ciszy. Wiem, że niektórych ludzi to wkurza, że ja mam niby gadać o grze, a nie tutaj o jakimś Ace Venturze. Goddammit! Ale... ale no po prostu jakbym miał gadać cały czas o tej grze, to po prostu by się po jakimś czasie znudzili wszyscy i by wyszli. A tak jak sobie gadam na jakieś tematy, nie, czasami, no nie bójmy się tego powiedzieć, to z pupki po prostu, to jest dobre po prostu. Zboczenie z tematu jest czasem najlepszą drogą. Najlepszą drogą zapobiegnięcia ciszy. A nie tutaj, że... ja mam gadać tutaj cały czas o grze, bo po prostu by to było strasznie nudne. Poza tym, co ja mam gadać w tej grze? Bodajże, ona chyba była zrobiona w Shockwave'ie? Chyba tak? W Shockwave'ie albo w Javie. Ja zawsze chciałem wiedzieć, jak to oni programowali, bo na przykład na PSP i na innych takich konsolach to trzeba było jakiegoś specjalnego devkita. A takie gry jawowe, to zawsze się zastanawiam, czy to też... Czy może po prostu firmy same sobie robią jakiś program do robienia tego wszystkiego, czy po prostu też używają jakiegoś specyficznego devkita. Znaczy no, fakt, no, wszystko musi sobie zrobić firma, jak na przykład. Raczej Clank Size Matters nie ma takich samych plików, jak... nie wiem, Daxter na przykład. Więc to jest chyba najlepszy przykład. Chociaż robiła to sama firma, przyznam. Dextera i Size Matters robiła ta sama firma, ale... bądź co bądź, mają inne pliki, co mnie troszeczkę zdziwiło, ale... da się przeżyć.
Znaczy, no, no trochę mi to niezbyt pomaga przy modowaniu, ale... A propos modowania, to nie... mój... Nie wiem, jak to nazwać, projekt modowania Size Matters nie poszedł w żadną stronę, nie mogę znaleźć żadnego skryptowania plików, po prostu... Nie wiem, może jakoś się skontaktuję jakąś z firmą, która wydała, może dadzą mi jakieś numery. I wtedy się zrobi. Boisz się tam na dół zejść, ale dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Dobra, zaryzykowałem i dostałem. W dupsa! Czy to ma... LOL! A nie, to chyba... Tak, ja tu byłem. Ups. Fajne jest to, że też po śmierci nam odrestaurowuje się. Nie, to chyba nie tak. Odnawia nam się amunicja. Nie pamiętam, czy to było w normalnym raczej klanku, w sensie no, na konsolę, ale wydaje mi się, że nie. Nie trzeba. God damn it, serio? Dobra, speedrun. Ciu! Gademy. Kurde. Czasami udaje mi się klipować przez te ściany, ale to nie jest zbytnio proste, jakby się mogło wydawać. Muszę sobie przechodzenie przez ściany nie jest aż takie łatwe, jak się może wydawać. Ale w tej grze czasami się udaje. Okej. Więc lecimy z tym dalej. Musiałem coś zrobić, tylko cięcie było, więc jest wszystko okej. Dobra. Znaleźliśmy ostatni item. I pole koordynatów? Do poziomu 5. Aha, dobra. Więc po prostu nie możemy tak sobie przejść, tylko musimy jeszcze przejść ten poziom. Maktar Casino. Coś mi przypomina ta nazwa. Ale nie jestem pewien co. Maktarnym bólom? To nie tak się nazywa. No spadniecie tu. No nie! No, mogę tam iść? Nie. Gademy. Dlaczego ja tam nie mogę? Dlaczego ja tam nie mogę? Jasny gwint, ile tych wieżyczek, o kurde bele! I... BUM! Serio. Jak zauważyliście, możemy tutaj wskoczyć na przeciwników jak w Mario i też dajemy... odbieramy im... Zadajemy im obrażenia. O, to jest dobre. To jest dobre. No, ja tu się zgadzam z tym. A nie, co jakieś dodajemy albo zabieramy, kurde. Co ja matematyk jestem? Umiem w matematykę, ale... No bez przesady. Michał tylko nie umie matematyki. Tak wiem, jestem okropny. Już level 3? Kiedy my to upgrade'owaliśmy? Nie przypominam sobie, żebym ja kiedykolwiek upgrade'ował Lancer na level 3. Chyba, że mnie coś ominęło. Dobra, ale tam coś jest. Tam ewidentnie coś jest. Tam ewidentnie coś jest i bardzo mi się to nie podoba, że coś tam jest, a ja tam nie jestem. No i tu nie rozumiem. Ile rzeczów? Ile rzeczów? Coś chciałem powiedzieć, ale znowu zapomniałem. Jestem zarąbist. Po prostu cały czas zapominam, o czym mam powiedzieć, a później się okazuje, że czegoś nie powiedziałem. Nie no, świetnie. Aha! A nie muszę o tym mówić, bo pewnie o tym powiedziałem na live. LL. Gimme baton! I want this bolt so much. Nie dostałem baton. Świetnie. Nie no, świetnie po prostu. Chyba się zamknę z tym. Zamknę się w sobie, bo nie dostałem guzika. O Boże. Nie muszę tak się szczerze powiedziawszy bać w tej grze o amunicję, bo jak zauważyliście, no amunicja mi się
bardzo szybko odrestaurowuję od momentu mojego wydania jej całkowicie do momentu zebrania jej ponownie, to chyba by nie było aż tak dużo czasu, tak szczerze powiedziawszy. Widzimy wrażenie. Okej. 12 z 13. Jesteśmy całkiem dobrze. Odblokowałem więcej niż w moim pierwszym playthroughcie z tej gry. A wróćmy się i zobaczmy, czy to jest otwarte. Nie, no oczywiście, kurde. Oczywiście, że nie. No, przepraszam za to, że odcinek był dosyć krótki, ten poprzedni. Dzisiaj postaram się, żeby był ten półgodzinny. Bo po prostu miałem... Coś po prostu miałem na głowie i musiałem to dosyć szybko zrobić, a już nie mogłem kontynuować. Później więc od razu się zabrałem za nagrywanie Pantery i Sonika. Żeby było fajnie. A tam jest jakiś robocik. Jej, czwartą część z sześciu. Sobie szybko zejdzie. Jedna drugą koordynatą do poziomu piątego. Czyli teoretycznie już mamy całą. Jeden. Data mainframe. To chodźmy tutaj. W ogóle zostało nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem poziomów. Lol. A mamy już dokończony raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli 17 poziomów, z czego praktycznie każdy... czego praktycznie... 10 tych poziomów to są kontynuacje po prostu poprzednie, czyli jakieś... Nie wiem, 5 poziomów może ukończyliśmy dopiero. Z... nie wiem, z 7 chyba? Fajnie by było się wreszcie... wreszcie wejść do Gramelneta. To jeszcze nie tu. Do Gadgetronu. Tylko po to, żeby kupić sobie jakieś bronie pana... bo z doświadczenia wiem, że nasz kolega, czyli finowy boss, nie jest aż taki miły i na jego pokonanie troszeczkę amunicji pójdzie. A on nie jest taki miły, że po naszym zabiciu to on cały czas jego obrażenia, jego pasek życia jest cały czas w tym samym miejscu, co był zanim zginęliśmy. Nie, 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 moi drodzy. Tak, nie ma tak dobrze w życiu. Bo po co? Co ja? Już, 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 nie! Gdzie ty lecisz? Co ja zrobiłem? O Jezu! Mogę strzelać, to jest zabawne, chyba. Halo? Czy ja jakoś, nie mogę zapauzować to? Mogę lancera użyć. A już zaraz... Co? Nie! Nie! Chyba zrestartuję poziom, to będzie najlepsze, co mogę zrobić. Co się stało w ogóle? Co się stało? Nie jestem w stanie powiedzieć, co się właściwie stało. What the fuck? To jest najlepsza rzecz, jaką mogę obecnie powiedzieć. What the fuck? Nie, dobra, nie jestem pewien, czy to jakoś może być użyteczne w speedrunach. Będę to musiał jakoś, nie wiem, bardziej to odkryć, te rzeczy. Ale no, przyznam, że jestem zaskoczony. Nie mogę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo to nie jest akurat użycie, jakie teraz bym opisał, ale no, jestem zaskoczony. Tylko błagam teraz. Bez żadnych niespodzianek, poproszę. Może lepiej czegoś takiego nie będę robił. O. Na PS Wicie mi się czegoś takiego nie zdarzyło, więc... Tak mi się wydawało mi się, że gra na chwilę się sfrizowała, nie wiem czemu. Sfrizowała, haha! Więcej by to miało sensu, gdyby to był Dragon Ball. Yeah! Nie śmiesznie.
Nie ma to jak nieśmieszne żarty Pixela. Nieśmieszne żarty są najlepsze. Nie no, czasem... Bo widzę, że ta gra ma dosyć niedokładny silnik wykrywania kolizji, więc... Założę, że pewnie w pewnych miejscach mógłbym przejść przez ścianę, co by było bardzo dobre do speedrunu. Więc... Muszę to jakoś jeszcze zgłębić. Tajniki silnika tej gry. Albo w ogóle rozłożyć ją na części pierwsze, to by było fajnie. Ciu! Nie no, chyba mam strasznie dużo. Więcej chyba niż gdybym zebrał wszystko wreszcie i Clank 1. To mam jakieś dziwne wrażenie. Znaczy nie, bo chyba tam raz osiągnąłem jakieś 10 tysięcy czy coś, bo iluś tam odcinkach nie wydawania niczego. No nie wiem. Mówię oczywiście o Ratchet & Clank 1, no na przykład do dwójki i do trójki to się nie ma co umywać. Bo w trójce to ja po prostu byłem bogaty. A jedynka... Po prostu ja byłem tam cały czas biedny, na nic mi nie starczyło. Znaczy na nic. Na nic jest trochę za dużo powiedziane, ale no... Nie mogłem na przykład sobie kupić Rhino od początku gry. No nie wiem jak wy, ale ja to wykrywam jako bieda. Na przykład ja nie wyobrażam sobie kogoś, który by mógł na przykład siedzieć cały czas przy tej grze i zebrać milion śrubek na to Rhino, a już w szczególności 10 milionów śrubek na achievement na PSN-ie. To by według mnie musiał być albo by bardzo zdedykowany koleś i musiałby z jakieś milion razy tą grę przejść, albo... Nie wiem, musiałby... Nie wiem, chyba cheaty ewentualnie. I dlatego ja... na Wicie, bo PS3 odpadało... na Wicie już sławny dość glitch z praktycznie nieskończoną ilością śrubek. Ustawiłem i... No z jakieś 4 dni mi się chyba to robiło? Jakieś 4 dni na Wicie. Ani razu jej nie używałem, tylko sprawdzałem, jaki tam jest postęp. Więc... Było... Nieźle, przyznam. No ale no... Było ciekawie, w każdym razie... Miałem tak zwaną cierpliwość. Moja cierpliwość została postawiona... jak to się mówi, na... Nie, na szpilkę. Jakoś się to mówiło, tylko nie pamiętam za nic w świecie, jak to się mówiło. Nie no, widać, że Ratchet przechodzi przez ścianę, tylko jakoś by to trzeba było zrobić, żeby on naprawdę przez te ściany przeszedł. Może by wtedy się udało jakieś glitche zrobić, żeby szybciej ukończać poziomy, coś w tym stylu. No nie wiem, może zgłębiać te tajniki. O, kolejny infolink, nice. Dobra, ten infolink mówi nam, gdzie są ostatnie dwie części MacGuffina. Czyli w dwóch części tego poziomu, czyli Bitcomica. So 11, 7 and 9. Gdzie jest 8? Ale tak ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na tyle za tej Clanka Going Mobile. Prawdopodobnie w następnym odcinku albo za dwa odcinki będziemy już kończyć tą grę i wtedy przejdziemy do Ratcheta Gladiatora. I tak, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć, pa pa!